Z Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus kolejny raz przemawiając powiedział: Uwielbiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś to przed uczonymi i mądrymi, a odsłoniłeś małym. Tak, Ojcze, bo tak Ci się podobało. Ojciec mój wszystko mnie przekazał. A nikt nie zna Syna z wyjątkiem Ojca, ani Ojca nikt nie zna z wyjątkiem Syna i tego, komu Syn zechce odsłonić. Przyjdźcie do mnie wszyscy ciężko pracujący i mocno obarczeni, a ja wam przyniosę ulgę. Weźcie na siebie moje jarzmo i nauczcie się ode mnie, że jestem łagodny i pokorny serca, i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla dusz swoich. Moje jarzmo jest miłe, a mój ciężar lekki. U nas w zakonie jest takie powiedzenie, ponieważ nasza podstawowa formacja zakonna składa się z trzech takich wyraźnie oddzielonych od siebie etapów. Dwuletni nowicjat, trzyletnie studia filozoficzne, ewentualnie dwuletnie. Przynajmniej i 5-letnie studia teologiczne, to ukuło się takie powiedzenie, że w nowicjacie tracimy pobożność, na studiach filozoficznych rozum, a na studiach teologicznych wiarę. Oczywiście to jest taki żart, ale on zawiera sobie pewną mądrość. Myślę, że bierze się z pewnej słusznej obserwacji. Mianowicie z tego, że żeby zostać na przykład jezuitą, nie? Ale to dotyczy w ogóle, nie? Chrześcijanina. Żeby zostać chrześcijaninem, to musi działać łaska Boga. Nie zostaje człowiek zakonnikiem, nie zostaje człowiek chrześcijaninem na skutek własnych praktyk pobożnościowych, na skutek studiów filozoficznych i studiów teologicznych. Żeby być tym, kim pragniemy być jako uczniowie Pana Jezusa, jeżeli chcemy żyć Ewangelią, to musimy współpracować z łaską Bożą. Musimy się otworzyć na Boże działanie w nas. Tak, i o tym moim zdaniem Pan Jezus mówi w tej dzisiejszej Ewangelii. Kiedy mówi, uwielbiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś to przed uczonymi i mądrymi, a objawiłeś małym. Tak, Ojcze, bo tak Ci się podobało. Jest dużo teologów, sam znam, chrześcijańskich filozofów tak zwanych, chrześcijańskich teologów, też ludzi, którzy wyróżniali się kiedyś bardzo jakąś pobożnością, czyli takimi praktykami pobożnościowymi, a którzy już dzisiaj, no może nawet jeśli są jakoś tam wierzący w Chrystusa, to już nie są w Kościele i wierzą w tego Pana Jezusa, ale taki wybiórczy sposób, coś tam biorą z Jego nauczania, coś nie, coś odrzucają. Tak. To byłoby takie dość proste, nie? Jakby wystarczyłoby zrobić porządne studia i już człowiek byłby do śmierci wierzącym człowiekiem. Miałby jakby zagwarantowane, że już nigdy nie straci wiary, nie straci swojej relacji z Panem Jezusem. Będzie umiał kochać. Będzie umiał kochać. Oj, żeby to tak można było, nie? Że poprzez studia da się to osiągnąć. Nie da się. I o tym moim zdaniem Pan Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii. Nie, ja muszę przyjść wam objawić. Oczywiście
Żeby On się mógł nam objawić, musimy Go słuchać. Musimy do Niego przyjść, musimy wziąć właśnie Słowo Boże do ręki, czytać i prosić. Prosić o objawienie. Nie chodzi mi o jakieś wizje, nie, mistyczne. Choć pewnie i tym Pan Jezus, jak będzie chciał, to nas obdarzy. Ale na pewno trzeba chcieć Jego działania w naszej duszy, takiego właśnie objawienia, które po prostu jest jakąś tam formą, często dla nas bardzo zaskakującą, co do miejsca, czasu, co do właśnie konkretnie kształtu tego doświadczenia. On musi to w nas spowodować. On musi to spowodować. Właśnie tak a propos teologii, nie? Czy znajomość. Dobrze jest znać teologię, żeby było jasne. Ja nie żałuję, że studiowałem 3 lata filozofię, 5 lat teologię. Nie żałuję. Fajnie. I zresztą cały czas staram się studiować. Nie? Czytam różne książki teologiczne, czy słucham. No teraz też jest łatwo słuchać różnych wykładów, które są na przykład na YouTubie, nie? A które są stricte taką wykładnią naszej wiary. Nie? Lubię słuchać księdza, bodajże Grzegorza, tak? Strzelczyka. Ksiądz Strzelczyk tak bardzo obrazowo, fajnie przekazuje wiedzę teologiczną. I moim zdaniem też bardzo kompetentnie. No. Ale oczywiście jeszcze więcej można wyczytać, nie, w książkach i broń Boże, nie zamierzam tutaj nikogo zniechęcać, nie, do takiej praktyki, do czytania książek teologicznych, przytoczę taką opowieść, refleksję ojca de Mello. Kroniki mówią, że Tomasz z Akwinu, jeden z najwybitniejszych teologów, jakich zna historia, pod koniec życia nagle przestał pisać. Gdy jego sekretarz skarżył się, że dzieło pozostaje niedokończone, Tomasz mu odpowiedział: bracie Reginaldzie, przed kilkoma miesiącami, sprawując liturgię, doświadczyłem czegoś z bóstwa. Tego dnia straciłem wszelką ochotę do pisania. Tak naprawdę wszystko to, co napisałem o Bogu, nie wydaje mi się warte więcej niż słoma. Czyż nie może być inaczej, gdy intelektualista staje się mistykiem? Pytał ojciec de Mello. Kiedy mistyk schodził z góry, zbliżył się doń ateista i powiedział z przekąsem: coś nam przyniósł z ogrodu wspaniałości, w którym przebywałeś. Mistyk odpowiedział: rzeczywiście, zamierzałem napełnić chustę kwiatami, aby po powrocie podarować niektóre z nich przyjaciołom. Ale tak odurzył mnie zapach ogrodu, że zapomniałem nawet o chuście. Mistrzowie Zen wyrażają to krócej: kto wie, nie mówi, kto mówi, nie wie. Tak, i tak czytając teraz te słowa się zastanawiam, to po co ja gadam? I powiem szczerze, że nieraz mam ochotę już przestać gadać o Bogu. Bo powiem szczerze. Powiem to naprawdę teraz bardzo szczerze. Że mam takie poczucie, że ja jestem w stanie powiedzieć o Bogu zaledwie 10% tego, co wiem. 90% tego, co wiem, wybaczcie, ale nie jestem w stanie powiedzieć. Nie jestem w stanie. Choćbym nie wiem, jak uczone słowa znalazł, nie? Choćbym nie wiem, jak umiał się wyrazić, wypowiedzieć, nie? Nie potrafię. Nie jestem w stanie powiedzieć. Więc dlatego tak naprawdę miałbym ochotę już właśnie nie mówić. Nie? Nie zrobię tego, nie mam w planie wycofać się z nauczania, ale
przekazywania wiary, dzielenia się moim doświadczeniem, ale wiedzcie, że to jest 10% tego, co wiem. I nie mówię tego po to, żeby... ojej, bo teraz tak sobie myślę, że mogło to tak zabrzmieć, nie? Że ja się chwalę teraz, nie? Nie, ja myślę, że to jest doświadczenie bardzo wielu chrześcijan. Bardzo wielu uczniów Pana Jezusa. Że nie są w stanie powiedzieć słowami, wyrazić tego, co wiedzą o Bogu. I że to, co wiedzą, nie pochodzi z książek. Tak. Jednocześnie mogę powiedzieć, że 90% tego, co wiem o Bogu, nie pochodzi z książek teologicznych. Chociaż muszę powiedzieć, że bardzo mi pomagały w wielu momentach słowa zawarte w różnych teologicznych książkach, czy w ogóle w książkach, w świadectwach ludzi. Dlatego ja nie przestanę mówić, dlatego będę dawał świadectwo w nadziei, że komuś też to pomoże. Ale doświadczyć Boga osobiście. Tak. A nie intelektualnie, nie zdobyć wiedzy o Bogu i przyjąć ją jako prawdziwą, jako niekwestionowalną prawdę. Dla mnie to nie jest chrześcijaństwo. Dla mnie chrześcijaństwo to jest osobiste spotkanie z Chrystusem. I kiedy człowiek go osobiście spotka, to 90% tego, co ma do powiedzenia, nie umie powiedzieć. Nie umie powiedzieć. Tak. Dlaczego mnie to wzrusza, jak teraz mówię? Tak się zastanawiam, nie? I są dwa powody, nie? Jedno to jest to, bo jak o tym myślę, to sobie przypominam, co wiem. Co poznałem, kiedy spotkałem Chrystusa. A co jest tak piękne, co jest po prostu... Tego nie ma nigdzie na świecie, nie? Nikt tego nie może dać, nie? Ale też jest mi trochę żal, że to jest taki rodzaj bólu, że ja nie potrafię tego przekazać. I nie mam już dziś nic więcej do powiedzenia. Po więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.